Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Jak wszyscy doskonale wiemy, muzyka jest nieodłącznym elementem radia, ale także całego naszego życia. Mam na imię Karol, jestem muzykiem. Moja przygoda zaczęła się od tego, że w wieku 6-7 lat moi rodzice zapisali mnie na prywatne lekcje gry na keyboardzie. Tam zacząłem po prostu grać na instrumentach klawiszowych, w sensie na keyboardzie, i od tego się wszystko zaczęło. No i tak rok po roku grałem na tym keyboardzie, a potem na klarnecie. Tak zostało wybrane, to nie był mój wybór, tylko wybór rodziców i w sumie do dzisiaj gram na tym klarnecie. Ale nie żałujesz tego wyboru? Nie. Na początku to tak sobie grałem, bo grałem. Potem się przyzwyczaiłem, bardzo mi się spodobał ten instrument. Jest klarnet piccolo, taki malutki, jest klarnet basowy, taki większy, jest jeszcze klarnet kontrabasowy. I co ciekawe, jak się na nim gra, to miałem przyjemność raz grać przez minutę, dwie, ale jak się gra na nim najniższe dźwięki, to nawet można odczuć drganie gałek ocznych i innych części ciała. Przez to, że są takie niskie współbrzmienia, tak. Nawet historię kiedyś opowiadał mój nauczyciel, że grał kiedyś jakąś partię i patrząc w nuty nie potrafił grać, bo mu się rozmazywały nutki. I przez to, że były takie niskie częstotliwości, no i one wzbudzały drgania. No nie ukrywam, że to jest dość ciekawe. Ogólnie bardzo, bardzo kolorowy instrument, można powiedzieć. Stało się to dla mnie taką normą, że chodzę do zwykłej szkoły i do szkoły muzycznej. Ale wcześniej wspomniałeś też coś o powybijanych palcach. Jakby to się odniosło na przykład teraz, gdybyś sobie wybił palce, macie teraz koncerty i tak dalej. Czy to by miało jakiś taki wpływ? Tak. No teraz przy wybitym palcu to ciężko by było zawodowo grać, bo to jednak jest duże obciążenie. Zresztą miałem parę miesięcy temu problem z nadgarstkiem, który musiałem... On nie był jakiś bardzo uciążliwy, ale bolał i musiałem go podleczyć, żeby móc swobodnie grać na instrumencie. Więc dla nas ręce, palce, no to jest w sumie najważniejszy przyrząd do pracy w graniu na instrumencie. No, usta tak naprawdę i palce to są dwie najważniejsze rzeczy, by móc grać na instrumencie dętym. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do orkiestry symfonicznej? Jak to wyglądało u ciebie? Co cię w ogóle zainspirowało? Ja idąc na studia muzyczne, już przechodząc do studiów muzycznych, zawsze się marzyło, będąc już na studiach, żeby móc grać w orkiestrze. Jak się udało bodajże mi na drugim roku studiów zagrać koncert z orkiestrą symfoniczną, to była orkiestra Akademii Beethovenowskiej i byłem bardzo podekscytowany tym, jak to wygląda. Bardzo mi się to spodobało, ale nigdy jakoś tak nie wierzyłem w to, że mogę w przyszłości pracować w orkiestrze. No i tak się złożyło, że na piątym roku studiów udało mi się dostać pierwsze tutaj do takiej Akademii Symfonii w Warszawie, w której są studenci do 26 roku życia i mogą mieć zajęcia z muzykami z orkiestry, a także współpracować z orkiestrą przy jakimś projekcie jednym. I to był mój taki początek. Czy masz jakieś rady dla młodych osób, które zaczynają swoją przygodę z muzyką? Przede wszystkim trzeba być cierpliwym. Bardzo, bo to jest bardzo ważne. Cierpliwym i też skrupulatnym trzeba być bardzo i jednak systematycznym w tym, co się robi, bo systematyka, pracowitość, ja myślę, że to w każdym zawodzie jest bardzo ważne, żeby być w formie, a zawód muzyka jest bardzo specyficzny, ponieważ często opiera się na takich niuansach, ale to dopiero właśnie widać w dalszych latach nauki. A dla młodych adeptów, no to przede wszystkim regularne ćwiczenie i żeby po prostu czerpać z tego radość, bo to jest najważniejsze, żeby czerpać radość z tego, co się robi i wtedy
myślę, że przyszły muzyk może być spełniony. Czy głównie z taką orkiestrą symfoniczną wiążą się koncerty, czy macie też jakieś inne projekty? Nagraliśmy ostatnio muzykę też do filmu Iron Bark, bodajże do filmów, do... Także serial dla dzieci powstał z Bazylkiem, z takim smokiem warszawskim. Także to nie tylko koncerty symfoniczne, ale także nagrywanie muzyki do filmów i nagrywanie seriali dla dzieci. Także to nie opiera się tylko na zwykłych koncertach. A tak wracając już do tego, co mówiłyśmy wcześniej, to ja od dziecka miałam do czynienia z zupełnie innym rodzajem muzyki i była to muzyka ludowa. I z tym rodzajem muzyki zapoznał nas pan Stanisław Deś, który jest kierownikiem zespołu Pogórzanie z mojej rodzinnej miejscowości Jastrzębi. Czy może nam pan coś opowiedzieć na początku o zespole? Jaka jest geneza nazwy zespołu Pogórzanie? Pogórzanie, skąd się wzięła? Pewnie z racji tego, że mieszkamy na Pogórzu. W momencie, kiedy jak gdyby, żeby nie powielać miejscowości, nie mówić Jastrzębianie, więc wtedy założyciel zespołu, pan Mieczysław Król, wymyślił taką nazwę, żeby obejmowała jak gdyby trochę tego regionu, na którym się znajdujemy, czyli na Pogórzu. Jakie instrumenty głównie towarzyszą muzyce ludowej? Przynajmniej tutaj na Pogórzu jest podstawowy skład instrumentów, czyli skrzypce sekund, skrzypce prym, basy, klarnet i trąbka. Czyli to jest taki standardowy skład kapeli, czyli muzyki, jak to u nas też się czasem mówi. Jeśli chodzi o repertuar, więc repertuar był zbierany, można powiedzieć, przez lata i do tej pory jest jakoś gromadzony. Tutaj sami członkowie zespołu wraz z założycielem kapeli, jego bratem jeszcze, Bolesławem, bo jak to się mówi, u nas penetrowali teren i między innymi, to nie jest powiedziane, że tylko z Jastrzębi, ale z okolicy, z terenu naszej gminy, nagrywali stare nagrania, jeżdżąc po domach i nagrywali właśnie te stare piosenki. A oprócz tego członkowie zespołu, ci, którzy byli od początku, od 1968 roku, oni mieli jak gdyby w swoim własnym repertuarze dużo, dużo tych piosenek i więc... W 2016 roku Pogórzanie nagrali płytę z zespołem Pectus. Jak doszło do tej współpracy? Z racji tego, że z liderem zespołu znamy się od lat osobiście, nawet razem kiedyś, przynajmniej jeden raz ja miałem okazję koncertować jeszcze w zespole weselnym, później perkusista też z nami grywał. Była sytuacja taka, że zespół Pectus miał koncert w Ciężkowicach i wtedy właśnie Tomek zapytał się mnie, czy moglibyśmy razem nagrać płytę, więc od razu wyraziłem chęć, że tak. Mieliśmy niewiele czasu, bo spotkanie było w sierpniu przy okazji dożynek, a myśmy już płytę nagrywali we wrześniu. Trochę to dziwnie nawet wyglądało, bo w promieniach słonecznych nagrywaliśmy kolędy. I te kolędy nagrywaliśmy przy domu rodzinnym właśnie Szczepaników. I tak właśnie zaczął się nasz ten taki wspólny, zaczęła się nasza taka wspólna wędrówka z zespołem Pectus. Nagraliśmy kolędy, później byliśmy razem z nimi wspólnie w Warszawie na koncercie, w czasie, kiedy była promocja tej płyty przy Kominie, a później jeszcze mieliśmy nagranie kolęd w Białymstoku, w Świętym Krzyżu i jeszcze raz tutaj u nich w Bogoniowicach. Także ta współpraca przełożyła się na trochę dalej. Stare ludowe piosenki to pewnego rodzaju właśnie świadectwo takiego znikającego świata. Czy odszukiwanie ich i późniejsze wykonywanie to pewnego rodzaju misja kulturalna? Myślę, że misją w ogóle jest to, że Pogórzanie są, że kultywują te tradycje. Muzyka ludowa jest taka specyficzna. Dzięki tej muzyce mogły powstać zespoły folkowe, bo zawsze z muzyki ludowej można coś wybrać dla siebie, coś przerobić. Ale myślę, że dzięki tej muzyce ludowej ludzie młodzi mogą, jak gdyby, jeśli się wsłuchają w teksty,
Więc mogą sobie wyobrazić, jak wyglądało życie przed 50 laty, czy jeszcze dalej. Wiadomo, że w tej muzyce jest powiedziane wszystko. Są opowiedziane historie ludzkie, można powiedzieć, od narodzenia aż do śmierci. Mówi się, że muzyka łączy, nigdy nie dzieli. Czy można powiedzieć, że muzyka ludowa właśnie łączy pokolenia? Czy muzyka ludowa ma szansę zyskać większą popularność wśród młodych ludzi? Tu jest problem. Muzyka ludowa zawsze jest ciekawą muzyką, zwłaszcza wtedy, kiedy możemy ją prezentować szerszej publiczności. Bo okazuje się, że młodzi ludzie takiej muzyki też chętnie słuchają. A jakie nagrody ma zespół na swoim koncie? Najważniejszą taką nagrodą dla każdego zespołu jest nagroda Oscara Kolberga, którą zespół zdobył bardzo szybko, bo już w 1981 roku. A czy jeśli ktoś z młodych osób chciałby dołączyć do zespołu, czy jest taka możliwość? Żeby tylko chciał. A tak zostając jeszcze w temacie muzyki ludowej, mamy również okazję posłuchać głosu młodszego pokolenia. Kasia, z którą rozmowę usłyszycie za chwilę, od najmłodszych lat udzielała się w zespołach ludowych. Najpierw tych tanecznych, a później wokalnych. Zapraszamy. Skąd u Ciebie pojawił się pomysł na pielęgnowanie muzyki regionalnej? Jak miałam 8-9 lat, tak, 8-9 lat, rodzice zapisali mnie do zespołu tanecznego Mali Jastrzębianie. No i w sumie tak zaczęła się moja przygoda. Zajawiłam się, spodobało mi się to bardzo. No i ta przygoda w sumie w Małych Jastrzębianach trwała przez jakieś 6 lat. Następnie jakby weszliśmy na wyższy poziom i już byłam w Młodych Jastrzębianach, czyli jakby w starszej grupie, natomiast do młodszej grupy cały czas dochodziły młodsze pokolenia. Wiem, że jako Mali Jastrzębianie braliście udział w Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu. Mogłabyś opowiedzieć coś o tych festiwalach i wyjazdach? Święto Dzieci Gór to międzynarodowy festiwal dziecięcych zespołów regionalnych, organizowany wtedy właśnie w Nowym Sączu. My jako Mali Jastrzębianie mieliśmy akurat przyjemność poznać członków zespołu z Indonezji. Mieliśmy również okazję, żeby poznać ich troszkę kulturę, ich tańce, nauczyć się tych tańców, które później prezentowaliśmy również na scenie dla bardzo licznej widowni. Mówi się, że muzyka łączy, nigdy nie dzieli. A czy można powiedzieć, że muzyka ludowa łączy pokolenia? Ja uważam, że jak najbardziej. Wystarczy spojrzeć właśnie na strukturę wiekową członków zespołu właśnie Pogórzanie, gdzie naprawdę jest bardzo duży rozstrzał wiekowy, bo są członkowie w wieku 23 lat, ale również są w wieku 70 kilku lat. Daje to dużą różnorodność i powoduje, że można trafić do różnych grup wiekowych. No i muzyka ludowa poprzez festiwale i przeglądy łączy nie tylko pokolenia, ale też tak jak właśnie wcześniej powiedziałam, łączy ogólnie społeczności. Czy istnieje jakiś wspólny mianownik dla muzyki ludowej na świecie? Już sama wiejskość, czyli rodowód, może być tu wspólnym mianownikiem. Muzyki ludowej nie uczono się w szkołach, nie grano z nut i przekaz był wyłącznie na słuch. Wydaje mi się, że w każdym kraju, w każdym państwie jest jakaś kultura, jakaś tradycja i w każdym kraju istnieje jakiś właśnie zespół ludowy, góralski może, no po prostu z własną kulturą, z tradycją, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.